Hej moi drodzy, cześć! Witajcie na kanale kochamzabawki.pl. Dzisiaj zakupowe szaleństwo. Spójrzcie, jakie wspaniałe cztery wielkie zestawy od Barbie są tutaj Barbie u mnie. Dolphin Magic, czyli delfiny z magicznej wyspy. Lubicie Barbie? Bo jeśli tak, to na pewno ze mną zostaniecie i zobaczycie, jak otwieram te cztery super zestawy. Aj, sama już nie mogę się doczekać. Od którego by tutaj zacząć? Na początek ten zestaw. W zestawie był taki oto przepiękny delfin pomarańczowy, który ma tutaj brokat. Tutaj ma nawet taki piękny nadruk, do tego grzebień oraz klapki na nogi. Najważniejsze, nasza lalka, tajemnicza syrena. Dlaczego ona jest taka tajemnicza, to zaraz się przekonacie. Kochani, jej bluzka, zobaczcie, ten taki top, pod wpływem ciepłej wody, czy też takiego tarcia rączką, zmienia kolor z fioletowego na niebieski. Widzicie? Jak pięknie, gdy nasza syrena będzie pływać w ciepłej wodzie, jej strój zmieni kolor. To samo dzieje się z jej syrenim ogonem. Przez potarcie, czyli efekt ciepła, zmienia się z fioletowego w piękny niebieski. A teraz czas na wielką transformację. Wiecie, co się stanie? Ten syreni ogon Barbie możemy zamienić w sukienkę. Wystarczy, że go tak do góry podciągniemy. Rączki włożone tutaj, sukienka idzie cała do góry. Tutaj na dół wyciągamy taki piękny morski wzór. No i zobaczcie, tutaj wystarczy tak pięknie odgiąć, zapiąć z tyłu na rzepy. Zobaczcie tutaj, poprawić włosy i nasza syrena zmieniła się w piękną laleczkę. Jeszcze sprawdzimy, czy faktycznie nasz delfin potrafi pluć wodą. Tak jest pokazane na pudełku. Naciskamy, zasysamy wodę i uwaga, jest, faktycznie pluje. I to bardzo mocno. Podobał się pierwszy zestaw? To przechodzimy do następnego, w którym to Barbie w takim stroju płetwonurka będzie nurkować z delfinem. W zestawie był przepiękny taki delfin różowy. Mały, słodki piesek z kwiatkiem, który pływa na desce oraz, uwaga, uwaga, Barbie, która ma płetwy, odpowiedni strój do nurkowania oraz okulary i rurkę do oddychania. Tutaj również jest odrobina magii. Pocieramy bluzkę Barbie, czyli wpływamy na nią ciepłem i z fioletowego zamienia się w przepiękny różowy. Bym musiała zrobić to bardzo dokładnie, aby cała bluzka stała się ślicznie różowa. Dodatkowo w tym zestawie delfinek, gdy poruszymy jego ogonem, wydaje dźwięki, jakby był prawdziwą rybą. A czy piesek Barbie będzie się utrzymywać na wodzie? Tak, zobaczcie, troszeczkę pływa na tej desce. I psiak, ponownie, tak jak tamten poprzedni delfin, powinien pluć wodą, widzicie? Zasysamy wodę i jest. Przeszedł test. I przechodzimy do kolejnego zestawu. Jest to przepiękna taka rafa koralowa, przy której mieszkają i pływają delfiny oraz inne stworzonka wodne. Ten zestaw jest naprawdę ogromny. Dwa delfiny, żółwik, skrzynia, wielka rafa koralowa oraz przepiękna Barbie przygotowana do nurkowania. Ma ona oczywiście maskę oraz płetwy, żeby mogła szybciej pływać. Rafa koralowa oczywiście ma wodorosty, które możemy w ten sposób składać. Tutaj jest konik morski, w środku krab, a tutaj u góry, spójrzcie, naciśniemy tutaj, wyskakuje perła, a nasz krab wysuwa się z muszelki. Naszego słodkiego żółwika możemy tutaj
położyć na tej rafie. Teraz chodźcie, sprawdzimy skarb. Otwieramy. Wow, rozgwiazda! Mruga do nas oczkiem. A gdy przekręcimy tutaj... Zobaczcie! Skarb, klejnoty, złoto, brylanty! Ten, kto odnajdzie tę skrzynię, naprawdę będzie bogaty. No i dwa delfinki, one również mają pluć wodą. Zasysamy i jest, pluje. Malutki, pewnie troszeczkę mniej, ale też daje radę. I chyba teraz na koniec mój najlepszy zestaw, czyli wielki wakacyjny jacht. Oj, na tym to można śmigać po oceanie. W zestawie były takie małe akcesoria, aparat, napój, chyba jakiś krem do opalania oraz maska do nurkowania. Do tego jeszcze kamizelka i aha, tutaj jeszcze drugi napój. No i psiaki, które są na takim pontonie, który możemy ciągnąć. Jacht jest naprawdę ogromny. Ma tutaj z tyłu dwa siedzenia i z przodu również śliczne kolory. Daszek możemy złożyć i możemy się opalać. A ponadto spójrzcie tutaj na dole, jest przeźroczysta podłoga i widzimy, że pod nami pływa delfin. Siaki na pontonie możemy zaczepić tutaj. O, w ten sposób. W tył posadzić Barbie, gotową do nurkowania, aby podziwiać delfiny. Z przodu zasiądzie jej przyjaciółka, która jak wiemy zamienia się w syrenę. Nawet żółwik zmieści się tutaj na kolanka do Barbie. A przy łódce oczywiście muszą pływać delfiny. Jeszcze ten malutki i ten, co wydaje te przepiękne dźwięki. Oto moja wielka kolekcja zestawów Barbie, która spotkała delfiny z magicznej wyspy. Wow, zobaczcie, ależ to są wakacyjne zabawki. Który zestaw chcielibyście mieć u siebie w domu? Który delfinek Waszym zdaniem jest najładniejszy? Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do usłyszenia następnym razem. Pa, pa!